jego odbudowy. Dlaczego chciałem wyciągnąć tą historię to odbudowy, stojąc w tym miejscu? Zapraszam troszkę dalej, żeby mi chwileczki widok. Proszę zwrócić uwagę na postać, która wiszy pan. Endrzeżyński polityk, bojownik o dumnym obliczu. To nie kto inny jak Stanisław Bukowski, architekt odpowiedzialny za odbudowę Białegostoku po wojnie. Pracownicy biura Skowatowskiego, który zajmował się odbudową właśnie, postanowili podobno bez jego wiedzy. To dosyć duże przedsięwzięcie, żeby zrobić bez wiedzy szefa, nie wiem. Podobno bez jego wiedzy właśnie uwiecznić go tutaj, oddając hołd zasługom dla miasta. Trzeba przyznać zasługom naprawdę niemałym, bo jeden z trzech architektów, którzy wykonali rzeczywiście tytaniczną pracę w latach 40-50 w odbudowie nie tylko Białegostoku, ale też okolicznych zrujnowanych nieruchomości, zabytków i kościołów. Dobrze. To rzeczywiście przejdźmy do dolnego parku. Niestety pani zdecydowała się zacząć publikację o dziejach przestrzeni miejskiej po zakończeniu epoki. A szkoda, bo byłbym bardzo ciekaw, co. Dobrze. Także skończyłem, zdaje się, tę chronologiczną część opowieści na Stanisławie Mikołaju. Z jego czasów powstaje tutaj ten korpus główny w stylu barokowym i Stanisław sprowadza się tutaj jako do swojej głównej rezydencji, właśnie w związku głównie z tymi interesami politycznymi, z konotacjami z rodem Sapieha. W międzyczasie w Rzeczpospolitej wraca pewien zwyczaj pochodzący z renesansu, zwyczaj takich kształcenia przez podróż. Co prawda, tak jak w renesansie dotyczył on dosyć szerokiej masy szlachty, no tak tutaj już raczej tylko dzieci magnackie. W każdym razie Jan Kazimierz, który później zmienił imię na Klemens Branicki, wyrusza w taką podróż. Między innymi kształci się w kierunku wojskowym w Paryżu, no ale przede wszystkim poznaje Europę. Prawdopodobnie nie była to peregrynacja w takim stylu, że z wielkim dworem jedziemy z miejsca na miejsce. Raczej jechał w konkretne miejsca, w konkretnych celach, ale to może troszkę inaczej niż wtedy w dobie renesansu. Niemniej jednak, powiedzmy, że z bliska poznaje nowinki kultury europejskiej, również architektonicznej. Nawiązuje pewne znajomości. Anna Oleńska w swojej publikacji sugeruje nawet, że jest możliwe, że już wtedy spotkał Augusta, późniejszego Augusta II, króla Polski, w czasie w Hiszpanii. Tam obydwaj byli tam w czasie też trwania działań wojennych. No nie ma na to żadnego potwierdzenia takiego konkretnego. Mamy tą zbieżność w czasie, zbieżność miejsca i fakt, że obaj pochodzili, no, August wiadomo, z dynastii, a tutaj jeden z możniejszych rodów III Rzeczpospolitej, stąd to przypuszczenie, że już wtedy mogli się zadać. Po śmierci Stanisława Mikołaja jakiś czas dobrami administruje wdowa, aż otrzymuje je właśnie jedyny syn, Jan Kazimierz, później Jan Klemens. Zmiana imienia związała się być może z dwiema rzeczami. Imię Kazimierz nawiązywało do rodziny matki, z którą później się trochę poróżnił politycznie, więc być może chciał tutaj to zaakceptować, no ale przede wszystkim chyba chodziło o nawiązanie do tych słynnych tradycji rodu Branickich, gdzie tych Klemensów właśnie już było dwóch, każdy znany i ceniony. No i Jan Klemens ostatecznie
kiedy już zostaje wezwany przez matkę do powrotu, bo ta już nie czuje się na siłach, żeby dalej zajmować się administrowaniem dobrami, zaczyna dalszą rozbudowę siedziby. Między innymi właśnie powstają te dodatkowe budowle. Tutaj mamy, z tamtej strony są w formie wież przykrytych hełmem tutaj na rogach, dodatkowo, znaczy nie oficyny, oficyny są dalej. Czyli jakby całość się poszerza. Później jeszcze podniesie całość o jedno dodatkowe piętro, bo w momencie, w którym zmiany kończy Stanisław, to budynek jest o jedną kondygnację jeszcze niższy. I takim może taką datą przełomową będzie rok 1750 mniej więcej, ponieważ jest ten pierwszy etap, można powiedzieć, tej budowy z czasów Jana Klemensa. I to jeszcze taki bardziej barokowy. Później zmienia się moda, wchodzi rokoko i dalsze, i pojawiają się tu też elementy właśnie zdobnictwa rokokowego. Dobrze. W międzyczasie też, bo tutaj mówimy o Pałacu Branickich, a to może być polowanie. Dobrze. Co jeszcze ze zmian? Jeżeli chodzi o rokoko, to tutaj można znaleźć jeszcze ślady zdobień właśnie tych ornamentów małżowinowo-kostkowych, charakterystycznych rzeczy. Chociaż zostały one w znacznej mierze zastąpione już elementami architektury klasycystycznej, czyli ostatni etap. Pewnym przełomem w dziejach, znaczy w ogóle wzrost znaczenia samego Jana Klemensa Branickiego wiąże się z jego bliskimi relacjami z obydwoma Sasami, Augustem II i Augustem III. Należy on do towarzystwa, które określało się mianem... Okej, nie wiem, czy nie przekręcę, bo Towarzystwo Przeciwników Wstrzemięźliwości, zgromadzonych wokół króla Aleksandra, króla Augusta. W każdym razie znajdowanie się, jak to określano, był partnerem i zabaw, i uciech królewskich, i znajdowanie się w bezpośrednim otoczeniu monarchy też skutkuje kolejnymi profitami. Kolejnymi starostwami, urzędami, nadaniami i tak dalej. To też możliwości rosną. Wydarzeniem wartym zaznaczenia jest wizyta w Białymstoku Augusta III, który wracając z Grodna miał drobny wypadek i przez kilka miesięcy tutaj, zimowych miesięcy, dochodził do zdrowia. Choroba królewska wymagała amputacji palca, co było wówczas bardzo ryzykowne. Odbyło się to tutaj właśnie w Białymstoku. Mogło to budzić obawy, bo jeszcze pamiętano zapewne historię Batorego, który przecież z tego właśnie powodu zmarł. Bardziej współczesnych postaci, które zmarły w bardzo podobny sposób, to chociażby pan Jack Daniels, który kopnął wściekle w sejf metalowy, złamał palec, dostał gangreny i umarł. To mogła być podobna historia, chociaż nie wiem, szczegółów nie znamy, jeżeli chodzi o August. Niemniej jednak August zabił. Przeżył, wrócił do zdrowia, wrócił do Warszawy, a po tym wydarzeniu Jan Klemens zaczął jeszcze intensywniej rozbudowywać swoją siedzibę, tak żeby była ona rzeczywiście godna siedziby królewskiej. W gmachu znalazły się nawet apartamenty określane mianem apartamentów królewskich. Zresztą Sasowie bywali jeszcze kilkakrotnie w Białymstoku i będąc w Białymstoku normalnie sprawowali władzę. A więc sale te reprezentacyjne służyły do przyjmowania do posłuchów królewskich, audiencji i tak dalej. No i też zaczęto określać siedzibę Branickiego Wersalem Północy, Wersalem Podlasia, polskim Wersalem. Rzeczywiście siedziba robiła wrażenie. Podobno ogrody, które znajdowały się wokół pałacu, robiły jeszcze znacznie większe wrażenie niż sam pałac. Aczkolwiek jest
jesteśmy coraz bardziej mobilni, prawda? Wyjazd do Paryża, zobaczenie Wersalu nie jest znowu aż tak niedostępne. No i powiedzmy, to było dużo uprzejmości w tym określeniu. Polski Wersal. Jak się w tym właściwym Wersalu znajdzie, to tak trochę przykro się robi, ktoś wcześniej nasłuchał i liczył. To porównanie jednak jest dosyć miażdżące, ale no mówimy też o epoce panegiryków, o tym też tak. Dobrze, mamy siedzibę godną króla z królewskimi apartamentami, przenośnymi dosłownie, no bo w czasie chociażby tego pobytu Aleksandra III, to tutaj normalnie pracuje rząd saski, są ministrowie też polscy i wszystko funkcjonuje, mawia się, że przez tych kilka miesięcy Białystok był stolicą Rzeczpospolitej i Saksonii. To trochę tak jak z tym Wersalem, prawda? To, że królowie są w podróży, nie jest niczym nadzwyczajnym, więc jakby tak każde miejsce, gdzie się na chwilę zatrzymają, nazywać stolicą, ale też to określenie w literaturze się pojawia. No ale cóż, nie tylko w formie, ale też w treści siedziba powinna być godna monarchy czy magnata. Stąd też Branicki, czy jego mecenat, to nie tylko rozbudowa samego pałacu, czy założenia pałacowego, bo pamiętajmy, że chociażby pałacyk Choroszczy był częścią założenia pałacowego. Tutaj można było sobie się wybrać na spacerek z wieżyńcem i nie opuszczając parku pałacowego dotrzeć do Choroszczy. Zresztą był to na tyle duży park i zwierzyniec, że odbywały się tutaj polowanie również na grubego zwierza. Ksiądz Jan Niecicki w swojej publikacji przytacza, dotyczącej właśnie, zatytułowanej właśnie Wersal Podlaski zresztą, przytacza anegdotę, którą opowiadali oficjałowie dworscy, jeszcze tacy starszej daty, o tym, jak to niedźwiedź zaatakował Augusta, gdzie urządzono polowanie na cześć króla. Polowanie wyglądało w ten sposób, że przygotowano pułapkę, tak, że tak jakby sztuczne wzniesienie, mniej więcej na wysokość, jak podawano wierzchołków drzew, gdzie goniono zwierzęta, te skakały, a król, będąc na czółnie na kanale, sobie do nich w locie strzelał. A więc strzelać w locie do dzików, jeleni i tak dalej, to jest coś. Zawsze łatwiej niż to tak. W każdym razie. Anegdota była taka, że w pewnym momencie niedźwiedź nietrafiony, zamiast tak jak powinien uciekać w puszczę, ruszył na czółno. Miał wpaść, wywrócić czółno, wywrócić do wody króla i znajdującego się z nim saskiego ministra. I tenże minister, dobra, nie będę nazwiska przypominał, bo pewnie przekręcę, miał typową dla owych czasów wielką perukę. No i ta peruka miała unosić się na wodzie. Niedźwiedź zainteresował się nią, bo nie chciała mu tam tonąć i dzięki temu król miał przeżyć. Pytanie, na ile ta relacja wydaje się być wiarygodna? Relacja spisywana, podkreślam, już po latach przez takich, osoby, które twierdziły, że pamiętają, tak, było, że tak. Częściowo tak. Otóż mamy potwierdzenie tej relacji we wspomnieniach Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był wówczas na tymże polowaniu. Niedźwiedź tak, wywrócone czółno tak, król nie, minister saski tak, zamiast króla polski magnat Rzewuski, młody Rzewuski. A więc tak, rzeczywiście niedźwiedź wpadł, przechylił czółno. Z tej relacji Stanisława Augusta do końca, czy oni wylądowali w wodzie, czy nie, to moim zdaniem tak jednoznacznie nie wynika. W każdym razie rzeczywiście było groźnie. Miś przerażony goniącymi psami wpada, przechyla te czółno i później zdaje się po prostu ucieka, tak jak było przeznaczone. Więc to wynika z relacji Stanisława Augusta. A więc mamy przynajmniej część wspólnych punktów, które mogą świadczyć o tym, że ziarno prawdy w całej historii jest. Chociaż rzeczywiście, wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście bezpośrednio osoba monarchy była wtedy zagrożona, to byśmy o tym wiedzieli, bo to by się pojawiło, to by się odbiło szerokim echem i źródeł na ten temat musiałoby być o wiele, wiele więcej. A więc skoro ich nie ma, to raczej bym się do wersji późniejszego króla tutaj przychylał. Dobrze. Polowania to jedno, a z polowaniami jeszcze ksiądz Niecicki jedną przytacza anegdotę. Już u schyłku życia hetmana
Kiedyś było odsunięte od polityki, bo w międzyczasie mamy zmianę ustrojową, rząd hetmański traci realną władzę i tak dalej. Królem jest szwagier, Stanisław August Poniatowski, szwagier, z którym panowie się nie znoszą. Stąd też dopóki żyje Jan Klemens, to król Stanisław się tu nie pojawia, dopiero po jego śmierci odwiedza siostrę Izabelę Benicką, żonę hetmana. Będzie tu kilkukrotnie, między innymi już w drodze na wygnanie do Grodna też zajedzie jeszcze po raz ostatni odwiedzić siostrę. No, wracając do polowań, wystawiano wtedy krzesło przed pałac Brano Branickiego, Szczodzi siadał na nim, zwykle czekał na niego jego już stary, wielki Bernardyn, ulubiony pies hetmana, który nawet sypiał razem z nim w jego komnatach. No i wówczas leśniczy łowczy stóp Branickiego strzelił wilka. No i chciał tego wilka podarować hetmanowi, więc go przywiózł. Służba wpadła na pomysł zrobienia małego żartu. Przyniosła wilka pod pysk śpiącego psa, ale pies się nie obudził. Przez sen zaczął coś i zdechł. Służba przerażona. No bo w końcu, jak wynik hetmana, być nagle jego ulubiony Bernardyn pada, no ale co, nie było siły, no nie dało się tego ukryć, hetman za chwilę miał wyjść, no więc czekając kary, opowiedziano mu dokładnie co się stało. No i hetman już, mówię, starszy, schorowany, kazał zapłacić leśnikowi, który przyniósł tego wilka, a służbie kazał zabrać z jego pokoju portret psa i więcej, aha, tak, bo ulubione psy i konie hetmana miały swoje portrety, które wisiały czy to w sieniach, czy to właśnie w pokojach hetmańskich. Bo on nie chce patrzeć i mieć w ogóle do czynienia na psa, który był tak tchórzliwy, że nawet nie widząc wilka ze strachu zdechł. W służbie się upiekło, za tym właśnie dla niej kary podobnie nie było. Też tak, polowania. Oprócz polowań inne rozrywki właściwe dworom, a więc mamy chociażby operę, która funkcjonowała w Białymstoku. Z operą Branicki utrzymywał również zespół baletowy. Balet wówczas z reguły występował w przerwie między aktami teatralnymi czy operowymi, ewentualnie już po, jako takie uzupełnienie całości. No był też oddzielny budynek teatru, był zespół muzyczny, muzyków sprowadzał Branicki właściwie z całej Europy. Mieliśmy tutaj nazwiska wówczas znane, śpiewacy z Włoch, Francji. Część muzyków z rozwiązanej Orkiestry Królewskiej, też z Warszawy, znalazło zatrudnienie. To też element trochę tych takich przepychanek między Stanisławem a Branickim, tutaj do siebie podkupywał artystów. W pałacu znajdowały się też biblioteki, oddzielną miał hetman, gdzie dominowały dzieła związane z, no nie wojskowością, chociaż takie też były, ale z architekturą. Było też troszkę klasyki literatury francuskiej, można też Moliera znaleźć ewentualnie. Bogatszy zbiór, to do 300 egzemplarzy, myślę, że do 150. Bogatszy księgozbiór, ponad 1500 wolumenów, 1700 się podaje, miała Izabela Branicka w swoich komnatach, tam już zgodnie z modą epoki, romanse, literatura lżejsza, literatura piękna dominowała. Oddzielną bibliotekę posiadał też teatr, na potrzeby teatru, a więc dramaty i tego typu rzeczy. Zbytnością tutaj, czy powiedzmy panowaniem nad tymi włościami hetmana Branickiego wiąże się też powstanie pierwszej Rzeczpospolitej Szkoły Wojskowej. Po drugiej stronie założenia pałacowego tam mieliśmy właśnie koszary i pole marsowe, gdzie żołnierze ćwiczyli, musztry i tak dalej. Czyli po prostu fragment dziedzińca, który był przeznaczony na ćwiczenia wojskowe. Była to Akademia Inżynieryjna Techniczna, która kształciła
nazwy wojskowa, ale kształciła w znacznej mierze architektów i osoby, które później zajmowały się rozbudową tego założenia pałacowego. Może jeszcze dwa słowa na temat Branickiego jako hetmana. Generalnie opinie o Branickim jako o hetmanie są nie najlepsze. Ja osobiście, czy hetman Branicki był dobrym, czy złym wodzem? Pojęcia nie mam, bo w zasadzie nie brał udziału w żadnej wojnie. Kiedy w czasie wojen północnych granice państwa były naruszane nagminnie przez walczące strony, pomimo że Rzeczpospolita nie była stroną tej wojny, hetman odmawiał jakichkolwiek interwencji, pomimo krytyki i nacisków ze strony też częściowo innych możnowładców czy przeciwników politycznych, ponieważ to też jest taka dosyć nietypowa sytuacja. Hetman ożenił się z przedstawicielką familii Czartoryskich, czy generalnie z tego stronnictwa, ale sam... Dobra, może od początku. Hetman Branicki był bardzo wpływową postacią i starano się też o przeciągnięcie go na stronę dwóch takich stronic politycznych, które w tym momencie się znajdowały. Ślub z Izabelą Poniatowską miał w założeniu związać go właśnie ze stronnictwem Poniatowskim. On ślub wziął, posad też, ale politycznej działalności nie zmienił. I właśnie stąd też jedna z osi konfliktu z późniejszym szwagrem królem Stanisławem, a drugą jest to, że Branicki był jego konkurentem w elekcji. Mhm. W pewnym momencie miał już taką pozycję, godną króla siedzibę, że wystartował w elekcji. Nie do końca fair ta elekcja przebiegała, bo ostatecznie skończyła się interwencją wojsk rosyjskich. To chyba najbardziej miał za złe królowi. Jeżeli chodzi jeszcze o te wojny północne, też zarzucano Branickiemu, że oddziały wojsk polskich skupiają się na ochronie jego tub, zamiast właśnie granicy państwowej. No cóż, z kolei już w czasie tej interwencji rosyjskiej Branicki starał się o zwołanie pospolitego ruszenia, aby przeciwstawić się Rosjanom. W końcu był bezpośrednio zaangażowany wówczas w spór polityczny. Prymas pospolitego ruszenia ostatecznie nie zwołał. Później już, kiedy chociażby odbyła się tutaj bitwa pod Olmontami, również żołnierze, którymi dysponował Branicki, nie wzięli w niej udziału. Jedyne co, to zajął się rannymi w tej bitwie. Lazarety znalazły się tutaj w Białymstoku. Także trudno jest tak naprawdę ocenić Branickiego jako wodza. Ale przepraszam, było pytanie. Branicki jakby tak złośliwie królowi odmawiał? Bo to tak, no ja wiem, że w tamtych czasach ta szlachta jakby miała bardzo dużo wolności. Tak, chodzi mi o te wojny, o udział w wojnach. Że... W wojnie północnej? Tak, ogólnie. Branicki był w stronnictwie saskim. Mhm. A wojny północne była zaangażowana bezpośrednio król polski, ale nie Rzeczpospolita. To jest taka dosyć dziwna sytuacja, bo żeby państwo mogło brać udział w wojnie, zgodę musiałby wyrazić Sejm. Sejm takiej zgody nie wyraził, ale aktywnym uczestnikiem wojny był król, który był jednocześnie elektorem saskim, a Saksonia brała udział w tej wojnie. Stąd przez terytorium Rzeczpospolitej, jak nigdy nic, maszerowały obce wojska, to jest powodem, nie niepokojone przez wojska koronne, bo hetman taką miał politykę. No. Nie mamy tej, to nie jest nasza wojna. I też no, musiałby w pewnym momencie stanąć przeciwko królowi, którego był sojusznikiem. Znaczy to no, czasy saskie, historii Rzeczpospolitej w ogóle bardzo dziwne. Ja tak jak mówiłem na początku, troszkę, ja zajmuję się przede wszystkim tą współczesną historią bardziej, jak i 20. Jeśli chodzi jeszcze o
cenę. No, no Branicki jest przede wszystkim bardzo biedny, jeżeli chodzi o wojsko. Jeżeli chodzi o działalność polityczną, mówiło się o jego chwiejności i braku takiej decyzyjności, że po prostu dużo zależało od tego, kto akurat przebywał na dworze w Białymstoku. Jeżeli był to poseł francuski, to uzyskiwał wiele, jeżeli poseł austriacki na przykład, czy tak dalej, mieli tutaj duże możliwości. Branicki przyjmował wielu posłów, pomimo że teoretycznie jako hetman miał uprawnienia do prowadzenia polityki zagranicznej wobec Porty, czy wobec Turcji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale mimo to bywali tutaj różni posłowie. Jeden z posłów francuskich misję w Polsce zaczął w Białymstoku, dopiero później pojechał do Turcji. To też o czymś świadczy. Dobrze. Po śmierci Branickiego w roku 1771 dobra, jak już mówiłem, jako dożywocie wdowie otrzymuje Izabela. Miało to dla niej skutki dosyć, no, można powiedzieć, przykre, ponieważ nie mogła oficjalnie ponownie wejść za mąż. Związana od lat z generałem Ochronowskim, dworzaninem Branickiego, prawdopodobnie wzięła potajemny ślub, jednak no, nie ogłaszając go, ponieważ utraciłaby prawo do zamieszkiwania tutaj i do korzystania z dóbr. Więc formalnie jako wdowa jest właścicielką miasta Białymstoku do Białostocki, aż do tej transakcji, o której wspominałem. Jest to czas, kiedy siedziba podupada, hetmanowa nie ma już środków na utrzymanie jej takim splendorze, jak za czasów Branickiego, ponieważ to jej wdowie dożywocie no, jest ograniczone. Tak jak mówiłem, to mamy Białystok, Kucińskie, Bielskie. No, w porównaniu z dobrami Branickich jest to niewielka część. Pozostałe dziedziczą krewni, hetmana po tekst, bo nie ma on dzieci własnych tytułów. Losy, no cóż, no zespoły są po prostu rozwiązywane. Jeżeli chodzi o bibliotekę, ona też ulega rozproszeniu po tym, jak trafia w ręce Potockich. No, będzie, te książki będziemy znajdować później w różnych bibliotekach należących do rodu Potockich. Jeżeli zaś chodzi o postaci artystów związanych, o! Przede wszystkim warto by wspomnieć malarza Augusta Mirysa, Szkota sprowadzonego do Polski przez Jabłonowskiego, który zajmował się tutaj, już mając pewne ugruntowane nazwisko w Europie, zajmował się tutaj głównie malowaniem portretów możnowładców, przewinął się przez kilka dworów magnackich, aż w końcu właśnie około 50 roku osiadł w Białymstoku i pracował już do końca życia tutaj na dworze Branickich, więc mamy sporo. Może taka anegdota związana z Mirysem, którą znalazłem, największy chyba skarbnicy anegdot, czyli księdza Mieścickiego. Monasterz z monasterów w Suprasiu miał zamówienie na ikonę Matki Bożej Opiekunki, co nazywane jest pokrowa. To słowo opiekunka, czy może mogę je źle wymawiać, bardzo Państwa przepraszam, jeśli tak jest. Niemniej jednak, Mirys do końca, mimo że mieszkał bardzo długo w Polsce, nie nauczył się języka polskiego, ale się nie przyznał. No więc na dzień przed świętem, kiedy miał być odsłonięty obraz miał być gotowy, przedstawiciel pan Supraśla przyjeżdża do Mirysa go odebrać, on zadowolony, odsłania płótno, przedstawiające piękny okaz rogacizny z cielęcia. Ten oburzony, on, no krowa, no miała być krowa, jest krowa, o co by chodzi. Jak się sprawa wyjaśniła, Mirys natychmiast oddał pieniądze, narysował jak należy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, za darmo go przekazał. Później zresztą tenże duchowny tą krowę też kupił na pamiątkę całego zajścia. A tyle jeśli chodzi o mecenat. Czasy Branickiej, to tak jak też mówiłem, wielu rezydentów tutaj się pojawia, związanych wcześniej z królem Stanisławem i tak dalej, ci, którzy już po rozbiorach gdzieś tam szukają miejsca, Branicka przygarnia. Może jeszcze z takich nazwisk mamy poetkę, literatkę, przepraszam, muszę zajrzeć.
Elżbietę Drużbacką. Też znaną wówczas literaturę, która też po dworach magnackich, no bo kultura w tym czasie się na dworach magnackich przede wszystkim rozwija, raczej wyizolowanych wyspach. Też trafia tutaj i tworzy to, co z reguły wówczas w literaturze na dworach magnackich, czyli taki wielki cześć dobrodzieja, który patrzy. Ogólnie jeśli chodzi właśnie o tą kulturę i dwory magnackie, to rzeczywiście raczej są takie izolowane wyspy. Trudno mówić o jakimś oddziaływaniu szerszym na społeczeństwo. Tu w Białymstoku jeden z autorów wprost diagnozuje sytuację, że no, mając w otoczeniu głównie skupiałą drobną szlachtę, hetman musiał kontaktować się z Gdańskiem, Warszawą, z Gdańskiem i Warszawą przede wszystkim, nie na mniejszym stopniu. Wydaje mi się, że troszkę to jednak nie do końca uczciwa diagnoza. No bo jednak w nieco późniejszych latach pojawią się w okolicy osoby. No mamy chociażby Górnickiego przecież, więc jakby jednak osób kulturalnie wykształconych w okolicy dało się parę przynajmniej znać. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Przepraszam, jeśli trochę nie szałem i tak dalej, ale tak jak mówię, no jestem tutaj troszkę na zastępstwie. Zapraszam raz jeszcze 12 września na kolejny spacer. Czy jakieś pytania z Państwa strony? Ja mam pytanie, bo czytałem taki artykuł właśnie, hetman abnegat. Czy to można tak powiedzieć, że to hetman właśnie doprowadził do takiego stanu polską armię, że potem były zabory? Czy to jednak zbyt daleko idące? Tam udowadniają po prostu, że on wydawał pieniądze właśnie na pałac, prawda? A nie na przykład na armię. Mhm. Samo finansowanie armii w I Rzeczpospolitej to jest dosyć taka sprawa rzeczywiście trudna, ponieważ hetman, tak, z jednej strony wszyscy magnaci w zasadzie byli uposażani dobrami publicznymi, starostwami i tak dalej. Z drugiej strony traktowano to jako ich prywatny dochód. I przecież jak mamy wojnę, okresu I Rzeczpospolitej, to one finansowane są bardzo często z kieszeni hetmana, stąd musiał on być siłą rzeczy z grona tych najbogatszych magnatów, a później na kolejnych sejmach hetmanowie użerali się o podatki, które im te koszty zwrócą. Bardzo znany z takiej zdecydowanej postawy był chociażby hetman Jan Sobieski, który złotówki nie odpuścił, chociaż wielu hetmanów niestety, ale kończyło wojnę na wielkim minusie i trudno, machali na to ręką. Dobranicki, tak jak mówiłem, nie miał tutaj okazji. Fakt, że no, wojska koronne rzeczywiście no, nie były zbyt imponujące. No to, o czym mówiłem, czyli ta szkoła wojskowa no, może świadczyć o tym, że Branicki widział potrzebę pewnego kształcenia i tak dalej. No ale z finansowaniem